Dzień dobry. Państwa i moim gościem jest Ryszard Petru. Dzień dobry. Lider koła Liberalno-Społeczni. Dzień dobry. A wkrótce już pewnie członek Platformy Obywatelskiej. Panie redaktorze, nie ma takiej perspektywy. Jak to? Sławomir Neumann zaprasza. Znaczy rozumiem, że u pana na antenie powiedział tego typu słowa. Sam z siebie, nie przypiekany ogniem. Chciałem powiedzieć, że nie mogę się utożsamiać z partią, która licytuje się z PiS-em na populizm. Ona tak naprawdę, Platforma, nie prezentowała i dzisiaj tym bardziej nie reprezentuje ludzi z inicjatywą. Ja będę oczywiście głosował na kandydatów w wielu przypadkach Koalicji Obywatelskiej, tych startujących z list Nowoczesnej, bo ja ich znam. To są osoby przygotowane do tej działalności i tak dalej. Uważam, że są warte poparcia, ale nie mam zamiaru w życiu łączyć się z Platformą, która nie reprezentuje ludzi, którzy mówią i o wolności gospodarczej. Słowa będą za panem chodzić. Nie mam zamiaru w życiu łączyć się z... Łączyć, czyli wchodzić. No, okej, okay. A w koalicję? No wie, w koalicję zależy jaką. Czyli można... Wie pan, generalnie zasada jest taka, że koalicje tego typu, jak koalicje na wybory, są bardzo niebezpieczne dla mniejszych partii. Koalicje rządowe jak najbardziej tak, ale na bazie programu. Nie może być tak, że osoby, które mówią o wolności gospodarczej, o inicjatywie, są po prostu pomijane. Bo niech pan zobaczy, co się ostatnio wydarzyło. Mamy, nie będziemy podwyższać wieku emerytalnego. Właśnie to chcę spytać. A co oznacza, że biedne emerytury? Ja mówię wprost Polakom, żeby były wyższe emerytury, wiek emerytalny musi być wyższy. Nie ma innego sposobu i Platforma doskonale o tym wiedziała lat temu, już bodajże 10, podwyższając wiek emerytalny. A to co robi teraz Platforma? Platforma mami ludzi i tak naprawdę podniesie ten wiek emerytalny, czy też po prostu... Ja ich nie znam aż tak dobrze, wiem, że zmieniają zdanie, natomiast teraz weszli na wariant populizmu, czyli patrzą, co jest popularne i im się wydaje, że z PiS-em wygrają tymi samymi hasłami, co PiS. No tak nie jest. Jeżeli mówią, że to... dodatkowe 500+, no przepraszam bardzo, trzeba na to mieć pieniądze. Na to trzeba mieć wszystko pieniądze. Dobrze, to powiedzmy bardzo wyraźnie, bo ja cenię przynajmniej szczerość w politykach. Jak pan wygra wybory, to nie będzie, to pan podniesie wiek emerytalny. Będę, wie pan, to oczywiście trzeba zrobić konsultację społeczną, pokazać Polakom, ile mogą na tym zyskać. Pytanie jest proste, czy chcesz mieć 1500 zł emerytury, czy 3000 dobrze, emerytury? Ale pan podniesie. Ja oferuję 3000 emerytury zamiast 1500. I podniesie pan wiek emerytalny. Będę podnosił wiek emerytalny, żeby emerytury były wyższe. Oczywiście. A 500+. Trzeba skorygować, że jest to program, ludzie dostają pieniądze, jak się dostaje, to się nie zabiera, ale... Zauważmy, że ma wiele niesprawiedliwości, chociażby taką, że pierwsze dziecko nie dostaje, a osoby zamożne dostają. W wielu przypadkach, osób zamożnych, one nawet nie zauważają tej wpłaty na konto. A mamy osoby biedne, albo niezamożne, które mając jedno dziecko, 500+ nie dostają. Prosta prawa. Właśnie, nie finansujemy tych, którzy więcej zarabiają i nie dostają 500+, i te środki można przeznaczyć na przykład na pierwsze dziecko. Ale ważnym jest też to, żeby nie było sytuacji, w której ludzie z powodu 500+ przestają pracować, szczególnie kobiety, bo za lat 5-10 będą chciały wrócić na rynek pracy i nie będzie dobrze, nikt to co im pan zaproponuje? Co pan zrobi z 500+? Musi być to 500+ musi do tych, którzy są aktywni zawodowo, żeby nie promować dezaktywizacji zawodowej. Żebym to dobrze zrozumiał i nasi słuchacze, jeśli kobieta nie pracuje, to nie dostanie 500+. Nie, jeżeli rodzina nie pracuje. Rodzina nie pracuje. Rodzina nie pracuje. To nie dostanie 500+. Tak, jeżeli jest osobą... niech pan może zróbmy od pozytywnego elementu. 500+ i na pierwsze dziecko i na drugie. Nie otrzymują osoby zamożne i nie otrzymuje... Nie otrzymują osoby, które się dezaktywizują w rynku pracy. Jak państwo... No, ale konkretnie, tak, trzeba być... Nie, to naprawdę czapka z głów, przynajmniej wiemy, czego się po panu spodziewać. No, wydaje mi się, to jest najważniejsze. Tak. Nie ma nic gorszego to jeszcze jedno proste pytanie. Nieprzewidywalność polityków. 300+. To raz wprowadzono, pan jest za, przeciw. Wie pan co, ja gdybym... trzeba mieć świadomość tego, że zawsze jest ograniczona jakby liczba... są środki finansowe i ja wolałbym te pieniądze przeznaczyć na podwyżki dla policjantów. Okej, okay. No, czyli nie będzie 300+. Panie redaktorze, nie pan nie upraszcza, gdybym miał te pieniądze, bo ja nie jestem pewny wcale, czy rząd je ma. Widziałem wczoraj wypowiedź 2 dni temu pana ministra Brudzińskiego, który mówił, że nie ma sukna już
podwyżki dla policjantów, ale wcześniej Morawiecki mówi, że pieniądze są i mają je z niby uszczelnienia VAT-u. Ja dostałem odpowiedź od Ministerstwa Finansów na interpelację i okazuje się, że za rządów PiS-u przytrzymywanie VAT-u przez urzędy skarbowe osiągnęły rekordowe poziomy. 18 miliardów złotych? Nie, pan nie wie. Ja zadałem pytanie o co innego. Ja panu mówię, że pieniędzy nie ma. Czyli w związku z tym nie należy robić 300+. Jeszcze gdybym miał te pieniądze, to przeznaczyłbym je na podwyżki dla policjantów. Dobrze. No mniej więcej konkretna odpowiedź. Mam takie wrażenie, że tak im dalej w las, tym mniej konkretów, ale to może teraz... To jest teraz... niekonkretne, tak? Chciałbym wiedzieć, znaleźć polityka, który będzie bardziej konkretny. To ja bym chciał usłyszeć odpowiedź na pytanie, czy panu blisko do Roberta Biedronia, czy daleko? W ogóle panowie się znają? Nie. Czyli nie jesteście na ty? Wie pan co, na ty nie jest trudno być w tym świecie dzisiejszym. To jest... Akurat jak tworzyłem partię, to wszystkim byliśmy na ty bez względu na wiek. To też o niczym nie świadczy. Można wytłumaczyć słuchaczom nieco starszym od nas, że jest to takie amerykańskie... Ode mnie nie ma już starszych słuchaczy. Mhm. No zakładam, że są i to nie wiem, ile pan ma lat, ale co do zasady bycie na ty nie oświadcza o tym, że ktoś się z kimś bardzo dobrze zna. Niemniej Robert Biedroń musi się określić programowo. To jest punkt pierwszy. Ja chcę wiedzieć, czy dla niego gospodarka wolnorynkowa jest jakby kryterium, czy to jest populizm gospodarczy, jaki teraz mamy. Ale pan gotów na przykład byłby zawiązać jakąś partię z nim, założyć? Jeszcze raz podkreślę. Biedroń jeździ po Polsce, pan chce jeździć pan po Polsce. Wie pan co, ale musi się określić programowo, no bo niech pan zobaczy, co się stało ostatnio z biedną Barbarą Nowacką. Została, dołączyła do Platformy czy do Koalicji Obywatelskiej, a Schetyna kilka dni temu powiedział, Barbara Nowacka tak, ale jej poglądy już nie. Niech sobie wybije z głowy realizację propozycji, która ona przedstawia. No i tego typu połączenie no nic nie daje, bo ona jakby daje swoją twarz, ale swoich poglądów musi zostawić w domu. Czyli jeżeli jest konflikt programowy, no to dana partia wszystko traci albo jest nieprzewidywalna. Wyborcy nie wiedzą, na kogo mają głosować. Dobrze, Robert Biedroń w moim przekonaniu nie określił się programowo i nie wiem, czy jest socjalistyczny i będzie się ścigał na populizm z Platformą i z PiS-em, czy też można od niego oczekiwać wolnorynkowego podejścia. Zostawmy Roberta Biedronia. Zbliża się stulecie niepodległości. To już za miesiąc i trochę. Mateusz Morawiecki zaproponował wspólny marsz, być może pod egidą prezydenta, wspólny marsz bez hajlujących dżentelmenów, bez wszystkich tych nazioli, jak to mówicie. Ale on to przecież nie organizuje. Okay. Chcą zorganizować inny marsz. Czy pan sobie wyobraża, czy pan weźmie udział w marszu, w którym obok pana będzie Włodzimierz Czarzasty i Antoni Macierewicz, prezydent i premier? No nie, ale wie pan, ten poziom sporu i tak jest tak mocny, że wydaje mi się, że nie jesteśmy gotowi na tego typu wspólne świętowanie. Jeżeli na stulecie niepodległości nie jesteśmy, to nigdy nie będziemy. Nie, zależy, trzeba wyjść z propozycjami konstruktywnymi. Ja mogę panu powiedzieć, jak ja bym sobie wyobrażał stulecie niepodległości w Polsce. Słucham pana. Ja, gdybym był premierem czy prezydentem, zaprosiłbym przywódców Unii Europejskiej na wielkie święto stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Trzeba przypomnieć oczywiście polską historię, pokazać, że Polska ma dłuższą historię niż tylko 100 lat, żeby nie powstało wrażenie, że jesteśmy tak młodym krajem. Ale jednocześnie to, moim zdaniem, byłby doskonały moment, żeby ogłosić datę wejścia Polski do strefy euro. Czyli tak widzę, bo to jest kwestia... Pan by wszedł do strefy euro. Ogłosiłbym datę, bo nie mogę wejść od razu. Dobrze. Nie ma możliwości wejścia w 3 miesiące, panie redaktorze. Termin wejścia można zrobić... Nie, ale wie pan co? Dzisiaj jadąc do pana, słyszałem o tym... Musimy przerwę mieć, tak? No tak, musimy mieć przerwę techniczną. Zmiana stron, wie pan, wymiana boisk. Stron boiska. rmf24.pl, interia.pl na nas czeka. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Boisko zostaje to samo. Możemy się przesiąść. Nie, to jest dużo zamieszania. No dobrze, to bez... Nie jest to tego warte na tym etapie. A wymiana koszulek? To jeszcze się nie skończyliśmy meczu. No dobra. To zostańcie państwo z nami, może będzie transmitowana. A gdyby nie była przypadkiem, to jeszcze porozmawiamy poważnie. Przez sekundę o tym stulecie niepodległości, bo pan zbył trochę ten pomysł wspólnego marszu. Abstrahując od tego, czy to jest pomysł dobry, czy zły, to w nim jest tkwi takie jądro, że no może z okazji 100 lat jednak potrafimy się wznieść ponad takie podziały. No ale to, wie pan, jest dużo takich zaszłości, które są fundamentalne. Chociażby kwestia konstytucji, sądownictwa. No gdyby PiS wycofał się z tego... Nie, ale moment. Mamy teraz spór z Unią Europejską. Język debaty publicznej, ja nie chcę mówić o wszystkich, ale jest naprawdę... Wydaje mi się skandaliczny. Mówię o agresji ze strony PiS-u, jeżeli chodzi o opozycję. Mamy tak naprawdę, no nie ma w ogóle jakiejkolwiek rozmowy i nie ma, wie pan co, ani na komisji sejmowej, ani
w debacie publicznej, nie ma rozmowy z nimi. Nie, to jest ważne. I wie pan, nagle udawanie, że wszystko jest okej, na jeden dzień, a dzień później, wie pan, to wydaje mi się dalece niewłaściwe i to nie jest ten moment. PiS na to zasłużył, że będzie sam maszerował w jednym marszu, a opozycja będzie w drugim. A wie pan co, mam wrażenie, że jak pan Morawiecki mówi o tym na ziolach. Za karę pan to zrobi PiSowi, że będzie nie PiS za karę. Maszerował nie. w jednym marszu, opozycja w drugim. Nasi wyborcy, czy też osoby, które podzielają moje poglądy, nie chciałyby, aby maszerować w wspólnym marszu z Mateuszem Morawieckim, z Beatą Szydłą, czy z Macierewiczem, nie mówiąc Jarosławie Kaczyńskim. Z ich strony musiała być seria działań, a nie deklaracji, które wskazują na to, że naprawdę wyciągnęli wnioski z błędu, które popełnili. Bicie się w piersi. No dobrze. Oni się muszą uderzyć w piersi i przeprosić, a te osoby, które popełniły przestępstwa, muszą stanąć przed sądem. Sorry. Czyli proszę państwa, nie będzie żadnych wspólnych obchodów stuletniej niepodległości, deklaruje Ryszard Petru. A propos bicia się w piersi. 3 lata jest pan posłem. Miał pan dużą partię, może nie bardzo liczną, ale w sondażach bardzo, bardzo wpływową, bardzo taką perspektywiczną. No i co? Partii nie ma. Pan jest teraz na czele trójkątu liberalno-społecznego. Nie, niech pan nie sugeruje niczego, no. Trójkąt w sensie 3 osoby. Dobrze, okej. Okay. Takie małe koło, no. Mhm. No i co? To pan nie ma takiego poczucia, że pan się powinien też uderzyć w piersi? Że pan po prostu na pewno przegrał tę część przynajmniej kariery politycznej? Na pewno jakby uważam, że ta bitwa nie została wygrana, to może tak enigmatycznie powiem. Natomiast piłka jest w grze. Mogę powiedzieć tylko tyle, ja wiem, że to jest banalne, ale Donald Tusk, pamięta pan, był szefem KLD, Kongres Liberalno-Demokratyczny, nie weszli do Sejmu, a Jarosław Kaczyński był szefem Porozumienia Centrum i też jakby ta partia zniknęła. Potem na gruzach tych obu partii powstało PiS i Platforma. I taka była historia. Był taki dżentelmen, który mówił, że wiadomości o mojej śmierci są przesadzone. Tak. Mark Twain. Czy chodzi tylko o to, że człowiek tak długo jak walczy, wygrywa. Jak przestaje walczyć, to wtedy rzeczywiście przegrywa. Wszystko jest moim zdaniem, że najważniejsze jest to, że jest olbrzymia ilość, liczba wyborców, którą Platforma podaje na tacy teraz, bo mówiąc o tych podwyżkach... Pan naprawdę jest przekonany, że pan zbuduje dużą siłę, znaczącą, wejdzie jeszcze raz do Sejmu jako lider Nowoczesnej BiS? Wie pan co, nie ma czegoś takiego jak BiS, natomiast wyborcy są ci sami. Zobaczymy, jaki będzie wynik wyborów samorządowych. Będzie można dużo na tej podstawie... A czego się pan spodziewa? Wie pan co, ja teraz trzeba zrobić wszystko, żeby na przykład w Warszawie, żeby Warszawa nie była psuta tak jak Polska psuta przez kandydata PiSu, pana Jakiego, który na swoich plakatach nawet nie umieszcza nazwy PiS. Nie wiem, czy pan zobaczył w Warszawie. Szczerze mówiąc, nie przyglądam się plakatom. To trzeba rzucić okiem, jak będzie pan stał na światłach. Ale ja wiem, jak oni wyglądają, to po co mi ich oglądać? Nie, mówię, to jest ciekawe. No. Byłem też w Wrocławiu ostatnio i kandydatka PiSu ma bardzo mały PiS napisany. Oni się tym nie chwalą, ale wracając. Kluczową kwestią są teraz wybory samorządowe. Zobaczymy, jaki będzie wynik. No właśnie, czego się pan spodziewa? Na przykład w sejmikach. Wie pan co, no spodziewam się, wie pan, Platforma... No co tam panu ten pański tablet nie, nie, już teraz mogę schować nawet. Nie, bo są różnego rodzaju sondaże i te sondaże są niekorzystne dla opozycji. Mam nadzieję, że takich wyników nie będzie. Dobrze, Cirkebaut. Wróżka, no. Nie, wie pan, nie mam wróżki, mam sondaże. Wróżka Ryszard. Sondaże mówią 35-25 i to byłby bardzo zły wynik dla Koalicji Obywatelskiej. 35-25 upraszczając. Byłby, tak, no wie pan, to jest złym wynikiem dla Koalicji. No nie, jak pan uważa, ale to jest bardzo słaby wynik, dlatego że oznacza, że PiS wygrywa w bardzo wielu sejmikach, nie wiem w ilu. Oczywiście wygrana jest jedną rzeczą, kwestia koalicji jest drugą. Bardzo ciekawy będzie wynik PSL-u, na ile PSL w ogóle jest w stanie zawalczyć o wieś, kiedy PiS tak naprawdę zupełnie go zablokował, PSL zupełnie zablokował w telewizji publicznej, a przecież ludzie, potencjalni wyborcy PSL-u oglądają telewizję publiczną, a nie to inne telewizje. A jak to mity? Greckie. No wie pan, to trzeba posprawdzać się, nie? To są dane, a nie mity. Statystyka jest czasami lepsza niż mit. Ja mam takie poczucie, że no dobrze, że wszyscy żyjemy trochę w takim przeświadczeniu, że na wsi to ludzie jeszcze, wie pan, tam świeczkę mają, jest rzadka prąd i oglądają tylko mają 19, oglądają o 19.30 dziennie telewizor. RMF FM też mają. Tak sądzę. I w związku z tym nie wierzę, że to, co mówi TVP Info, decyduje o wyniku wyborów. Ale jest istotne.
wszystko jest istotne, oczywiście. Nie, oczywiście, że tak będzie. Państwo sukces pokazuje, że wystarczy mieć jedną telewizję i wejść do Sejmu. No. Nie, nie miałem żadnej telewizji. A, to przepraszam. Nie, wydawało mi się, że jako cudowne dziecko TVN24... No, nie, to nieprawda. Pan też prosił o statystyki, bo przez cały okres lata 2015 robiłem konferencje, które w ogóle nigdzie nie były puszczane. To, wie pan, trzeba naprawdę było przez to przejść. Niemniej, wracając, chcę powiedzieć, że ten wynik będzie ważny z punktu widzenia prognozy. Pan się zgadza z tym. Ja wynik się wyboru... wszystkim zgadzam w ogóle. Aha, to rozumiem, czyli nie ma pan zdania. Nie. Ale jeszcze raz. Wynik wyborów samorządowych, ten sejmikowy, będzie prognostykiem wyborów nie tylko europejskich, ale głównie parlamentarnych. I będzie, to będzie chociaż... pierwszy sondaż po trzech latach, po tym jak PiS przejął władzę. Będzie, chociaż rzeczywiście ma pan rację, tak naprawdę cała wojna jest nie między Platformą i PiS-em, a między PiS-em a PSL-em, bo oni się muszą... No tak, bo tam może być tam ten języczyk uwazy. Oczywiście. Uwagi. Uwagi, tak. Nie uwazy, tylko uwagi. Ja wiem, można się przejęzyczyć. A pan też się przejęzyczył. Oczywiście. Z tym bojskami. W ogóle zaraz, zaskoczony jestem, że pan się przejęzycza. Mało tego, ja powiem panu w tajemnicy, mam nadzieję, że tego nikt nie będzie słuchał, ja potworne błędy językowe robię. Choć może nie aż takie straszne, by mówić półtorej roku, ale... Słyszałem, to skandal. To jest skandal, to prawda. To jest skandal. Za to rzeczywiście Trybunał Stanu. Nie róbmy sobie, ja z Trybunału Stanu, ale nie, każdemu nie robię, się zdarzają ale... i... To może Trybunał, który zaraz może nie skazuje na jakieś takie więzienie, ale jakąś taką infamię. No właśnie. No tak. Znaczy nikt nie został skazany. Ale za to powinien akurat, przepraszam, zostać skazany. Bronisław Komorowski, Andrzej Duda, Borys Budka. Za co? Za błędy językowe. A to nie, to widziałem to podsumowanie. Natomiast... Co byście się wszyscy tak uparli? Z czym? Z tym półtorej roku. Nikt się nie uparł. Nie, proszę, myśmy teraz dzisiaj... Tego, nie było tej liczby akurat w naszej rozmowie. Nie było. Ja chcę... Jeszcze przez sekundę o tym, 3 lata pańskie w tym, tak, w tym Sejmie. Pan mówi, że nie było to może szczególne zwycięstwo, no ale... Znaczy szczególne nie było. Ale wszystko jest w grze. No oczywiście. No dobrze, to sekunda. Nie przyzna pan, że polityka bardzo przyspieszyła. I ale właśnie dobrze, to przyspieszmy troszkę i pójdźmy ciut dalej. Pan teraz zawiesił swoją działalność i czeka na zakończenie kampanii samorządowej. A co później zrobi Ryszard Petru? Co Ryszard Petru zrobi po drugiej turze wyborów samorządowych? Chętnie panem się spotkam wtedy i opowiem, dlatego, że to będzie po pierwsze wynikało w dużym stopniu od nastrojów społecznych, dwa, wyników wyborów i sytuacji politycznej. Ale ja już wiem, co poszczególne partie powiedzą, to już mogę panu powiedzieć. Wszyscy wygrają, tak? Tak. Wszyscy wygrali te wybory. No dobra. Znaczy, naprawdę w poniedziałek po wyborach okaże się, że PiS triumfuje, bo wygrał, Platforma triumfuje, bo nie przegrała aż tak, jak myśleli, a poza tym prezydentów kilku ma. No i PSL wygrał, bo wszyscy... Bo jest. Go, tak, bo żyją. Więc naprawdę, a SLD jak wygrało? Już wszyscy myśleli, że umrą, a oni tymczasem 5% przekroczyli. Jeżeli 5% przekroczą, to nie wprowadzą żadnego radnego. Dobra, ale wygrają. Ja wiem, że żyją. Wszyscy wygrali, proszę pana. No dobra, a my dobrze wiemy, że tak nie jest, bo na końcu dnia, mówię, kluczową kwestią będzie perspektywa. At the end of the day, mówimy po angielsku, widzę. To są anglicyzmy, zgadzam się, ale one wchodzą w język polski, prawda? Niestety. A to jest bardzo źle, czy... Nie, czy ja mamy tego trochę nie lubię anglicyzm? No to ma pan rację, że trzeba tego unikać, a potem nie wiemy, że to jest anglicyzm, który używamy. Natomiast w polskim języku jest dużo zaproszonych słów i sformułowań. Ale mówię tak samo, jak się nie mówi dokładnie. Oczywiście, brawo! Tak jest. Brawo! Powinno się powiedzieć. Nie, proszę państwa, nie. Zmieniamy całkowicie ten program. Naprawdę, Ryszard Petru to jest wreszcie ktoś, kto to powiedział. Tak jest. Oczywiście, że tak. Dokładnie oznacza po polsku precyzyjnie. Tak. A nie potwierdzenie czegoś, bo potwierdzenie to jest właśnie. Właśnie. No, nie, że wracam tylko do tego wątku. Nie, ale po co wracać do jakiegokolwiek wątku? Nareszcie jest polityk dla w Polsce. Pana to jest ważne. Proszę pana, głosuję od teraz na, jak wy się tam nazywacie, liberalno-społecznych. Naprawdę, nie. To można by skończyć ten program w tym momencie. Tak, tak, oczywiście. Jak ktoś mówi po polsku, to ja wreszcie rozumiem przynajmniej... Czuję się pan komfortowo. Tak, bo wiem, co pan do mnie mówi. Jak oni mówią do mnie jakimś language'em, to ja nie bardzo rozumiem, bo to jest jakiś wolepik. A wie pan, że Czesi nawet mają swoje słowo na komputer. A Francuzi też mają. Mają poczytacz, nie? To jest ciekawe, że tak walczyli z tymi anglicyzmami, że wprowadzili własne słowo. Czechów generalnie też pozdrawiamy bardzo serdecznie. Tak jest. Mają parę innych zalet oprócz słowa na komputer. Tak. A ja mam przyjaciela w Czechach, właśnie do mnie zmierza wkrótce. Będzie tutaj degustował rozmaite trunki. Ja nie pozdrawiamy cię, na pewno wiem, że nas słuchasz. Dziękuję serdecznie dziękuję panu. Bardzo. Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo.